Dzień dobry, nazywam się Piotrek i witam Was na kanale Szpejtek. A w dzisiejszym odcinku zobaczycie recenzję piły, kultowej już piły, Backho Laplander, którą dostaliśmy dzięki uprzejmości firmy Backho. Zastrzegam, będzie rozdawnictwo, więc oglądajcie do końca. To wszyscy przewiną do końca teraz. Ale informacja o rozdawnictwie może być w środku filmu? Tak was weźmiemy podstępem. Dobra. Piła od firmy Backho. W ogóle to jest, firma Backho to jest bardzo stara firma szwedzka, zajmująca się głównie produkcją narzędzi, ale w swojej ofercie mają właśnie taką piłę, można powiedzieć kultową już piłę bushcraftową o nazwie Laplander. Bardzo znana piła w środowisku, używana przez wielu youtuberów i wielu nie youtuberów, tylko zwykłych użytkowników. Piła kultowa, używa jej Ray Mears, używa jej brytyjski SAS, jest na wyposażeniu wielu jednostek armii NATO i używają jej polscy komandosi z Lublińca. Jest sprzętem etatowym dla JWK Lubliniec, czyli takim sprzętem osobistym, który każdy komandos ma w swoim ekwipunku. Piła jest, rozłożymy ją, wygląda ona tak, ma bardzo sympatyczny skórzany z prawdziwej skóry rzemyczek, tutaj taki jest ABS-ik podgumowany, który bardzo fajnie no, zapewnia dobry chwyt. Podgumowany ABS na rękojeści zapewnia dobry, bardzo pewny chwyt. Bardzo dobry chwyt. Plastikowe wykończenie, ostrze ze stali węglowej, zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Same ząbkowanie na ostrzu. Backho nazywa ten system bodajże XT. I mamy tutaj 7 ząbków na cal. To jest dosyć gęsto i według mnie to się bardzo dobrze przekłada na agresję cięcia tej piły. Piła jest zamykana takim przyciskiem, zresztą jest napisane prasa, czyli press. Znaczy wciśnij, żeby zamknąć. I zamykamy. Nie blokuje się, tak jak jest to w wielu innych popularnych modelach pił, że gdzieś blokuje nam się po drodze, żeby uniknąć sobie... Żeby otworzyć piłę. Musimy nacisnąć, żeby zamknąć, też trzeba delikatnie wciskać. Ten przycisk, mam wrażenie, mógł być troszkę większy, wtedy wygodniej by to się... W rękawicach chyba ciężej, no, nie? Ciężej. Mógłby być to troszkę więcej, większe. No i tak jak wspomniałem, nie blokuje się przy pozycji takiej zamykając, czyli teoretycznie można sobie ciachnąć trochę palce, tak? Jak będziemy nieostrożnie to robić. Wymiary. Aparatura pomiarowa by się przydała. Dziękuję, Marysiu. Marysiu, dziękuję. Zacznijmy od grubości. No, 1,5 mm. To mogę oddać. Czyli grubość 1,5 mm. Długość ostrza 19. Mówię o samym jakby ząbkowaniu. 19 i... Nie, momencik. 18 i 7. Rękojeść. Tu 20, 23. I po złożeniu też powinno być 23,5. Nie jest to wielka piła, prawda? Nie. A zaraz zademonstrujemy. Oddaj miarkę. Oddaj miarkę. Poczekaj, teraz chwilę. Jest ja też... sobie ostrość. Jest to widać, ale na przykład tutaj do spodni, do tylnej kieszeni, patrz, chowam ją i nie. Normalnie dipkery.
Nie wystaje? No tak, niedużo. Gałąź trochę zasłania. Tak? Dobra. Czyli będę rżnął, tak? Tak. Teraz Piotrek zaprezentuje Państwu. Jak to Piotr? Nie. Najpierw zademonstruję, a potem opowiem Wam kilka historii. Tutaj mogę, tak? Tak, tu żni. Zrobię to pod kątem, żebyście widzieli, więc jakby może to trwać chwilkę dłużej, bo powierzchnia do przecięcia jest... Dobra, nie tłumacz się. Tak. No. To teraz możesz przyciąć przed tym sękiem. Dobra, no, tutaj może no. Nie tak grubo jak pewna część mojego ciała, ale grube. Nie chwal się. Dobra, to lecimy. Chwila, co? Chcesz spróbować? Pokaż, trafia. No, to trafia, 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 trafia. Proszę bardzo. Taki cienki jak plastrycznik na święta? No, może spróbować. No, zobacz jaka piękna ten medalion. Brylaczy, albo taki medalion, wiesz. Taki medalion buszkraftowca. No, medal. Medal. Za wybitne zasługi. Ale ten, ale konkurencja dla Silki jest. Agresywna jest, co? No. Jest. I teraz te rzeczone historie, wiesz. Raz. No. Dobra, teraz muszę jechać. Dwie historie związane z tą piłą, które jakby są pewną formą rekomendacji. Pierwsza rzecz, ta piła przyszła do mnie do firmy i chłopaki musieli pociąć coś, jakąś paletę musieli przeciąć i nie mieli piłki. I mówię, a to dobra, weźcie, zobaczcie, macie tą piłę. No tak spojrzenie, no dobra, no. Wraca po 5 minutach, chłopaczek mówi, ty kurde, co to w ogóle, co to jest, co nie? Tak szybko im to poszło, że byli, wiesz, zaskoczeni. A druga historia to jest mój szanowny ojczulek, wpadł na pomysł zrobienia drewutni. No i ta piła bardzo pomogła. Też nie wierzył w jej możliwości, bo patrzy taka mała w ogóle, bo jest niepozorna z wyglądu. Jest kompaktowa, a naprawdę zrobiła robotę i jest agresywna. Czuć to, że chce. Czy polecamy ją? Zdecydowanie ją polecamy. Zdecydowanie ją polecamy. Naprawdę cena, ona oscyluje gdzieś w granicach 80-90 zł. Uważam, że w tych pieniądzach nie kupicie lepszej piły. Tak, bo Silki tnie w tej wielkości, Silki tnie bardzo porównywalnie. Ale tak? jest zdecydowanie droższa. Jest chyba dwa razy droższa przynajmniej. No. Ona powyżej 200. Także zdecydowanie tutaj, polecamy. I teraz konkurs mamy. Właśnie, bo mamy do rozdania parę rzeczy. Słuchajcie, konkurs jest prosty. Do wygrania mamy dwa komplety piły i noża od Bakko. Tak, czyli taka piła w zestawie z nożem... Morowodownym. Znaczy on jest robiony przez morę. No, okej. Okay. Dwa komplety. Tak. Pierwsze i drugie miejsce. Czyli można powiedzieć dwa pierwsze miejsca. Tak. Trzecie miejsce to jest bezrękawnik od Bakko. Czwarte miejsce to jest Polar od Bakko. Tak. Tak. Warunki konkursu są proste. Dwa tygodnie od publikacji tego filmu możecie zamieszczać u nas na grupie zdjęcia z otagowanym w opisie Bakko. Bakko Polska. My Wam damy ten, oczywiście pod filmem będziecie mieli wszystkie dane. Tam też będzie hashtag, który musicie umieścić jako opis zdjęcia. Tak? Tak. Zbieramy te zdjęcia przez dwa tygodnie od momentu opublikowania filmu. Po tych dwóch tygodniach dajemy jeszcze tydzień czasu na lajkowanie zdjęć, po czym w sumie po trzech tygodniach od publikacji filmu zliczamy lajki pod poszczególnymi zdjęciami i według ilości lajków rozdajemy nagrody. Tak jest. Motyw przewodni. Jest wiosna.
tak? Więc motywem przewodnim jest aktywność wiosenna na łonie natury z motywem wiosennym, czyli słuchajcie, budzi nam się życie, pączkują kwiaty, pączkują liście, generalnie motyw wiosenny w pełnej okazałości. Nie musi to być z lasu, musi to być po prostu na łonie natury. Na łonie natury, tak? Dokładnie. Więc to jest motyw przewodni i tylko takie zdjęcia będziemy brali pod uwagę. To znaczy, tak, jak ktoś sobie sieknie kwiatek w butelce w domu, tego nie bierzemy pod uwagę. Nie. Proste, motyw przewodni jest wiosna. Powiedziałeś, że trzeba polubić... A, no i oczywiście rzecz bardzo, bardzo ważna. Bierzemy pod uwagę tylko zdjęcia tych użytkowników, którzy polubią profil Bakko. Czyli jak zliczymy, sprawdzamy użytkowników, czy polubili, czy są jak gdyby w gronie tych, którzy polubili Bakko, tak, i te zdjęcia bierzemy pod uwagę. O, dokładnie. Proste zasady? Proste. Proste. W zasadzie proste. No. Tylko w naszych ustach brzmiało nieprosto. Nieprosto. No dobrze. Jeszcze co mogę powiedzieć, a nie powiedziałem o pile. Słuchajcie, używam jej 3 miesiące. Sama powłoka trzyma się. Troszkę jest, no... Czy zeszły napisy wszystkie? Zeszły napisy, ale jakby sama powłoka jest, jest trwała, piła. Jest solidnie wykonana, myślę, że długo posłuży. No. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Dużo o niej słyszeliśmy, nie używaliśmy. Warto. Warto wygrać. Wiemy, że warto i no, warto wygrać. Warto wygrać. No. Jeszcze takie słowo... Od sponsora? Nie od sponsora. Bo generalnie bardzo nam się fajnie współpracuje, można powiedzieć, z firmą Bakko, tak? Bo to jest jakby, myślę, takie bardzo fajne i świeże podejście do tematu promocji ogólnie, tak? Tak. Znaczy, jak gdyby, słuchajcie, Bakko jak gdyby... Otworzyło się tak mocno na współpracę z nami, tak. To znaczy naprawdę był fajny kontakt z Bakko, bardzo fajnie, bardzo fajna relacja, dali nam jak gdyby nagrody dla Was, tak, więc wydaje nam się, że jest to troszeczkę inny pogląd w ogóle na współpracę marketingową, dlatego bardzo dziękujemy Bakko za jak like gdyby... Like od nas. Tak, like od nas, tak, za to, że... jak gdyby w ogóle chcecie z nami współpracować, bo to jest w Polsce problem i my już o tym problemie rozmawialiśmy wielokrotnie. Z Bakko nam się bardzo fajnie rozmawiało i mamy nadzieję, że w przyszłości też będziemy mieli okazję z Bakko trochę rzeczy zrobić. A ja mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, no, to będzie trochę wrzut. Ale słuchajcie, bo zawsze mnie wkurza, jak się ludzie burzą, że oni nie mają Facebooka i tak dalej. Kurde, dla piły, fajnej piły, no naprawdę warto nawet założyć to fejkowe konto, wejść na grupę i dodać zdjęcie, a też musicie zrozumieć, że ten konkurs ma przynieść trochę jakby zasięgów i reklamy w firmie Bakko. No. Znaczy nie, no w sensie jest prosta sprawa. Zasady o konkursu są zasadami konkursu. Zasady konkursu mówią, że musisz mieć konto na Facebooku i koniec tematu. I jeżeli ktoś nie ma, nie chce mieć, znamy użytkowników, jest konto na zlot. Konto na zlot. Kurde, gościu wygrał. W ogóle gościu, ja cię dopadnę jeszcze dla zasady za Patronite'a, bo troszkę przegrałeś pałę. Natomiast dzięki. Poznaliśmy się na zlocie. Tak, poznaliśmy się na zlocie i jak gdyby znamy ludzi, którzy tak naprawdę zaczęli swoją aktywność facebookową właśnie przez to, że brali udział w jakimś konkursie albo potrzebowali się zapisać na jakiś zlot, nie? Tak. Więc da się. Nie ma wymówki, że ja nie mam Facebooka. Nie interesuje nas to, jak gdyby konkurs jest organizowany dla tych, co nie mają Facebooka. Konkurs może być dla tych, co nie mają Facebooka, jest na Patronite. Nie trzeba mieć Facebooka, żeby... Trzeba mieć Patronite. Tyle. Też będą fajne nagrody. No, o tym zaraz, bo zaraz będziemy kręcili następny film. Tak jest. Dobra. Tyle. Na razie.